Cześć wszystkim. Ponownie jesteśmy w restauracji Pikanteria, a dzisiaj moim gościem jest Marek Wieruszewski z kanału Marek Drives. Cześć Marku. Cześć Kamil. Dzień dobry. Myślę, że jak ktoś ogląda ten film, to nie ma większego sensu, żeby Ciebie jakoś szerzej przedstawiać, bo każdy Cię zna w tym temacie i nawet jak był u mnie ostatnio Maciek Pertyński czy Mateusz Borowski, zawsze pada Twoje nazwisko, nawet nie wywoływane. Myślę, że świadczy to o dwóch rzeczach, że swoją robotę robisz dobrze, a druga rzecz, że robisz ją już długo. Tak, na pewno długo. I stąd moje pierwsze pytanie właśnie, czy Ci się nadal chce? Tak. Okej, no w swoim życiu przepracowałem może rok w biurze, także chodziłem do biura na co dzień. Potem miałem możliwość pracy zdalnej i w związku z tym możliwość robienia czegoś spoza biura jest super. I te samochody są jak najbardziej wpisują się w ten trend. Tak, chce mi się. No właśnie, ja gdy zacząłem sam się bawić w taki kanał, tak naprawdę zobaczyłem, ile to wszystko zajmuje czasu, ile potrzeba rzeczy, żeby stworzyć kilkuminutowy film. I powiedz, miałeś jakieś kryzysy z tym związane, że to zajmuje na przykład masę czasu w trakcie dnia, może nie ma z tego jakichś profitów? Miałeś myśli o zamknięciu kanału? Był taki okres? Co jakiś czas... Okej, statystyki fluktuują i YouTube to są statystyki. W związku z tym raz na jakiś czas jest jakoś tak, że nie wiem, jakiś film, który miał się wyoglądać, się nie wyoglądał, albo co gorsza jest cała seria, która nie wynika na przykład z tendencji pogodowo-pororocznych. Czyli na przykład, okej, spodziewałbym się, że na przykład w lecie wszyscy leżą na plaży i okej, wtedy nikt nie ogląda. Akurat w to lato z jakichś niewiadomych przyczyn były wzrosty. Okej, więc raz na jakiś czas zdarza się coś takiego, że patrzę na statystyki i mówię, o kurczę, jest, nie wiem, przez 2 czy 3 miesiące idzie w dół. Czy to jest warto, czy rzeczywiście nie szkoda mojego czasu. W dodatku jeszcze widziałem, że ktoś tam wypuścił jakiś fajny filmik i myślę sobie, o rany, to może być zagrożenie dla mnie, bo to nie jest tak, że to jest zagrożenie, ale że ktoś zrobił coś bardzo fajnego, ja tak nie potrafię. Ale to przechodzi po jakimś czasie, to nie są... Tu nie wolno przechodzić na sterowanie ręczne na zasadzie, dobra, od dziś zaczynamy wrzucać heheszki i nie wiem, szukamy samochodów, które się rozbiły albo coś. To nie działa. Trzeba konsekwentnie robić swoje i wyciągać wnioski długoterminowo, czyli jeżeli, nie wiem, przez pół roku, rok jest spadek, to znaczy, że wtedy jest coś źle. Ale jeżeli jest gorszy miesiąc czy dwa, no trudno. Czasem się nie chce wstawać do roboty każdemu. Ma się gorszy dzień, gorsze kilka dni, ale trzeba dalej. A masz jakiegoś konkretnego widza, którego, nie wiem, wyobrażasz sobie jakąś konkretną grupę, do której chcesz trafić, czy to tak nie działa? Bardziej skupiasz się na tym, co pokazujesz. Wiesz co, niedawno spotkałem, myślę, mojego modelowego widza. Spotkałem go w ogóle przy okazji nagrania Gelendy. Gelendę grałem między innymi pod spichlerzem Modlin, który to spichlerz Modlin należy do lokalnej firmy nieruchomości, która tam ma zrobić, jakiś deweloper ma tam zrobić jakiś, nie wiem, hotel, marinę i cokolwiek. I okazało się, ta firma tak nie bardzo chciała mi... Ja to rozumiem, mają do tego prawo, to jest ich teren zamknięty, trzeba kogoś przysłać, żeby mi otworzył, wpuścił i tak dalej, więc za bardzo im się nie chciało, ale okazało się, że z tą firmą współpracuje mój widz i ten mój widz mówi, nie, koniecznie musicie mu dać w ogóle, dawajcie, ja przyjadę. Okej, przyjeżdżam rano tą Gelendą, więc jest grubo, patrzę, on ma Boxstera GTS-a, okej, to jest jeden z jego samochodów, bo tam ma jeszcze parę MX-5, którymi się ściga, a oprócz tego, co mi się przyznał, kupił BMW 330e, czyli hybrydę BMW, po obejrzeniu mojego testu. Zresztą później przyjechał, żeby odebrać klucze, przyjechał właśnie tym 330e. I w pewnym sensie to jest mój modelowy widz. To jest człowiek, który interesuje się motoryzacją i który nie boi się kupować sobie samochodów. Oczywiście jest cała masa ludzi, którzy nie kupią sobie BMW, nie kupią sobie Porsche, nie kupią sobie MX-5 i oni szukają informacji o tej Kia Ceed, o tym Renault Megane i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy ja jestem dla nich aż takim wyznacznikiem, bo oni chcą wiedzieć, czy ten samochód za 100 tysięcy kilometrów się nie zepsuje. Nie mam bladego pojęcia. Natomiast tu człowiek stwierdził, ej, to jest fajna technologia, przekonał mnie do tego Marek, proszę zaryzykuję.
A powiedz, bo jeździsz no naprawdę całą masą samochodów, dużo z nich to są naprawdę fantastyczne auta. Potrafisz nadal cieszyć się z odbioru kolejnego samochodu i chciałbym nakierować Twoją odpowiedź może na takie pytanie, czy jeśli masz jakąś pasję, ona jest powiedzmy jakoś tam wydaje Ci się mało taka realna, zaczniesz to robić na co dzień, staje się to codziennością, to może się stać taką zwykłą pracą? Znaczy, najlepsze jest, jeżeli Twoja praca jest jednocześnie Twoim hobby, albo jeżeli sprawia Ci ona w jakiś sposób przyjemność. W tej chwili, dosłownie 2-3 dni temu, jechałem nad morze, po drodze zatrzymaliśmy się w jakimś fast foodzie i dziewczyna, były kolejka do dwóch pań, które wydawały. Jedna była taka na zasadzie... Następny, a druga, i obserwowałem już po tym, jak nas obsłużyła, czekaliśmy na odbiór jedzenia, obserwowałem je sobie z daleka, była tak pozytywna, tak szczęśliwa, po prostu chciała przybijać piątkę z klientami. I ona być może miała po prostu dobry dzień, a być może ona lubi to, co robi. I ja też lubię to, co robię. Oczywiście są samochody fajniejsze, samochody nudniejsze i... Ja rozumiem, że jak ktoś ma do wydania 50, 80, 100 tysięcy, to są duże pieniądze dla ludzi i oni chcą tę złotówkę i ten samochód obejrzeć z każdej strony i wiedzieć wszystko. Stąd też na przykład testy Zachara, który tam gdzieś szarpie za drzwi czy coś skrzypi, bo jego grupa docelowa tego oczekuje. Ja nigdy nie poszedłem aż tak daleko, bo no uważam, że już Zachar to robi i niech Zachar robi swoje. Ale w moim przypadku, no ja też znajduję jakieś tam wady, ja po prostu patrzę na inne wady tego samochodu i tak, to jest dla mnie fajne, że wsiadam do samochodu i albo jest samochód, który jest super i po prostu cieszę się razem z widzem, albo jest samochód, w którym, nie chcę powiedzieć, że cieszę się, że znajduję jego wady, ale cieszę się, że mogę widzowi przekazać, żeby uważał na coś. To, czy widzowi to będzie przeszkadzać, czy nie, to jest inna sprawa, bo on może wsiądzie do samochodu i powie, to jest i tak lepsze niż mój 20-letni samochód, którego właśnie się pozbywam, ale może, wybierając między A, B i C, zauważy tę różnicę i powie, okej, on miał rację, może rzeczywiście powinienem spojrzeć na co innego. A to też jest jedno z moich pytań. Zdarza Ci się szukać na siłę jakichś wad? I pytam pod tym względem, że boisz się na przykład, że powiesz same dobre rzeczy, zaraz będzie oczywiście hej, to sponsorowany materiał i tak dalej. A na przykład jeździsz i nie zauważyłeś wad. Czy już dziś to jest tak, że w zasadzie pierwsze co to widzisz wady? Okej, może inaczej. Nie ma samochodów bez wad. W każdym da się coś znaleźć, ale nie muszę tego szukać na siłę. Są samochody, do których się po prostu wsiada i jest fajnie. Czujesz się, że jesteś na swoim miejscu. I co ja ostatnio miałem takiego, że miało mnóstwo niedociągnięć, ale i tak bym kupił. Citroen C4 Cactus na przykład. Tam jest mnóstwo rzeczy dyskwalifikujących. Tam jest woda zalegająca pod tylną szybą, która jest uchylna tylko. To będzie rdzewiało, to się będzie psuło. Ale kurczę, jaki to jest fajny samochód. Jeździłem tym samochodem i miałem naprawdę frajdę. I kupiłbym ten samochód mimo wszystkich wad, których nie musiałem szukać na siłę. Tam jest źle spasowany przód, tam odpada gałka od fotela. Ale to jest fajny samochód. A pozostając jeszcze w takich jakby technicznych sprawach, czy dzisiaj, żeby założyć taki kanał, wystarczy Ci komórka, mikrofon, statyw i hej przygoda, czy dziś bardziej właśnie liczy się jakiś pokaz, jakiś show, dobra jakość, czy bardziej chodzi nadal o treść? Wszystko zależy od kanału, może inaczej, wszystko zależy od treści, którą chcesz przekazać. Z jednej strony ja sobie przyjąłem takie założenie, bo mój pierwszy film był kręcony z komórki, z ręki. Przyjąłem sobie założenie, że będę próbował tak długo, aż osiągnę pewien poziom, powyżej którego będzie mi trudno przeskoczyć finansowo, czasowo lub umiejętnościowo. I tak się rozwijałem przez te 5 czy 6 lat. Jeśli spojrzysz na przykład na testy Łukasza Zaczyńskiego z jazd próbnych, one zwykle mają bardzo wysmakowaną część wizualną. Łukasz przykłada do tego dużą wagę, jest dobrym operatorem, ma dobre oko. U Zachara jest to bardziej koncentrowanie się na tych tam rzeczach, które
które gdzieś tam skrzypią i tak dalej, ale ma tego swojego operatora, czy nawet dwóch czasami bierze na zdjęcia i oni tam za nim latają i tyle. I to nie jest wielka forma. I jeszcze na kompletnie drugi koniec skali masz Złomnika. Złomnik robi połączenie, nie wiem, Hoovy's Garage i Doug DeMuro, które są celowo źle nakręcone. Tam się nikt nie przejmuje jakością, tam po prostu ma być zabawny content i nikt się nie będzie przejmował to, że przez pół filmu samochód jest nieostry albo jego twarz jest nieostra. U Łukasza Zaczyńskiego, który również bardzo często ma problem z ustawieniem ostrości kamery na twarzy, kiedy prowadzi samochód, to jest nie do przyjęcia i szlak mnie trafia, jak to widzę, a u Złomnika jest to po prostu śmieszne. Śmieszne, zabawne. O, zabawne w sensie, haha, to jest taka konwencja. Ja ostatnio często trafiam na jakieś te rozmowy, kto w ogóle może, kto powinien prezentować samochody w internecie. I mam takie pytanie, bo sam się nad tym zastanawiałem. Czy do testowania samochodu potrzebna ci jest jakaś specjalistyczna wiedza, taka o mechanice powiedzmy, czy to bardziej chodzi o to, że musisz mieć duże porównanie? Czyli kto będzie lepszym testerem samochodu? Ktoś, kto przetestował ich 150, ale jest, no jakby nie ma wykształcenia takiego technicznego, czy ktoś, kto je ma, ale miał, nie wiem, 5 swoich samochodów i to jest jego wiedza taka praktyczna? Zależy, czego dotyczy kanał. To znaczy, dodajmy, że 150, jak się postarasz, to w ciągu roku zrobisz. Ale to jest inna sprawa. Między 80 a 100 samochodów w ciągu roku to nie jest dużo. Ale okej, co innego jest kanał poświęcony nowościom. Masz na przykład Szmi, który jeździ super samochodami i co tydzień publikuje następny test. To znaczy, że jest co najmniej 50 kilka super samochodów nowych lub innych wersji tych super samochodów rocznie. I nawet nie wiemy o tym, że istnieją takowe, a on ci pokazuje, nie wiem, 20 wersji, kurczę, Lambo, które ja rozróżniam, że są, nie wiem, 2 albo 3 modele i dalej już nie rozróżniam, co się w nich dzieje, a on się na tym skupił i on się zna na super samochodach w tym sensie, że potrafi rozróżnić kolejne wersje. To z kolei Matt Zuchowski z Autokultu, co on w tej chwili jest? Chyba Autokult WP. Tak. Kurczę, ono włoskiej motoryzacji i on ci opowie, że nie wiem, jednej Alfy to jest 20 różnych wariantów, a mnie się wydaje, że to jest jeden i ten sam model. Już nie mówiąc o jakichś Ferrari czy innych Pagani. On się na tym zna. Ja się znam ogólnie na rynku motoryzacyjnym, szerokim, masowym, nazwijmy to. I jestem w stanie porównać ileś samochodów w danym segmencie. A jeśli ktoś skupia się na tym, że na przykład, nie wiem, ma swój Project Car i po prostu robi, tak jak mój kolega, swojego, szkoda, że nie filmuje tego, swojego Nissana 350Z na tor i robi kolejne modyfikacje, dochodzi do kolejnych wniosków. Gdyby on z tego założył kanał, to byłoby świetne. On sam korzysta z wiedzy jakiegoś kanału, którego nie pamiętam, bo go nie oglądam, bo tam panowie głównie siedzą pod samochodem i klną na wszystko, co wypada im z tych gratów, ale okej. On się skupił właśnie na takim kanale, który poświęcony jest temu jednemu modelowi i w związku z czym wie, co się stanie, jak przesadzi z utrubieniem samochodu, tego konkretnego samochodu. A też kolejne takie stwierdzenie, z którym ja się spotykam, to na przykład takie teksty, kim ty w ogóle jesteś, żeby krytykować jakiś samochód, nie wiem, BMW, jak i tak cię na takie nie stać. Co ty odpowiesz takim osobom? No na przykład testujesz Rollsa. Jak się wtedy czujesz? No, proszę bardzo, no, ale w przeciwieństwie do tego, który mnie krytykuje, ja tam, nie wiem, 3 czy 4 Rollsami jeździłem. Podejrzewam, że od 10 lat jeździłem 90% bieżącej gamy BMW i, no, akurat Audi to może nie jest dobry przykład, ale powiedzmy, że Mercedesa, Lexusem, co tam jeszcze jest takiego, co z tym konkuruje, powiedzmy Infiniti. I tak mam porównanie, tak samo jak mam porównanie między Volkswagenem a tym Audi, tak samo jak mam porównanie między Dacią a Volkswagenem a tym Audi. I mam porównanie bieżące, bo wsiadałem do konkurujących ze sobą modeli na przestrzeni powiedzmy paru tygodni lub miesięcy. I znowu, ja rozumiem, człowieka na ten samochód nie stać i dla niego krytykowanie czegoś takiego to jest tak, jakbym mu, przepraszam, gwałcił matkę, ale... No sorry, no, ja nie jestem od tego, żeby wszystko chwalić, bo tak ten kanał nie ma sensu. No. Jeżeli ja wszystko chwalę i wszystko jest dobre, to kup sobie jakikolwiek samochód. Będzie dobry, będzie na pewno lepszy niż, kurczę, twój Passat. Nie, nic nie jest lepsze niż Passat 1.9 TDI. Właśnie, powiedziałeś Passat, Volkswagen.
Nie chcę jakoś mocno wchodzić w ten temat, był już u mnie właśnie Maciek, rozmawialiśmy dosyć długo o tym, ale mam w zasadzie takie jedno pytanie, bo Maciek właśnie wspomniał, że byłeś chyba tą pierwszą osobą, która ośmieliła się pochwalić Volkswagena za coś tam i spotkałeś się z hejtem z tego powodu. Ja się zastanawiam, jak to się przekłada na późniejsze testy takich aut. Czy ty się zastanawiasz dwa razy bardziej, co mówisz na temat takiego auta? Czy to nie ma znaczenia? Czy bardziej bawisz się tym i specjalnie coś powiesz? Jak to wygląda? Słuchaj, bardzo lubię się tym bawić, ponieważ... Okej, gdybym patrzył na YouTube'a przez pryzmat komentujących, to rzeczywiście zamknąłbym ten kanał, bo już bym się dawno załamał. Na szczęście komentujący, poza tymi trzema, czterema, którzy są fajni, dzięki, że jesteście, to większość komentujących, mam wrażenie, że ani nie rozumie konwencji, ani nie rozumie żartów, ani no, umykają im pewne zabiegi, które pojawiają się w moich testach. Pamiętam, że jak zrobiłem sobie podsumowanie zeszłorocznych samochodów, zrobiłem je w Lexusie i z tyłu postawiłem taką siatkę z logo Volkswagena, to mam wrażenie, że co najmniej połowa komentujących nie bardzo zrozumiała, o co chodzi, że ja sobie robię z tego jaja. Ale okej, no Volkswagen jest taką marką, która wzbudza w Polsce emocje, bo wygrywa we wszystkich porównaniach, bo media niemieckie, bo jest promowany i tak dalej. Jakieś takie straszne rzeczy. Ja myślę, że Volkswagen jest pozytywnie postrzegany przez dziennikarzy z bardzo prostego powodu. Gdybym miał w tej chwili pytanie, i napisałbym do PR-u Volkswagena, prawdopodobnie do końca tego wywiadu dostałbym odpowiedź na moje zapytanie. Gdybym napisał do, dajmy na to, Peugeot lub, co tam jest, Citroen w jednej grupie, to może bym otrzymał maila za dwa tygodnie, że właściwie to nie mogą mi pomóc, bo nie mają takich informacji, a do Francji im się nie chce pisać, a cokolwiek. To jest taka różnica. Volkswagen... Public relations, czyli relacje z dziennikarzami, polegają na tym, że dobrze ich obsługujesz. I to nie jest kwestia tego, jak wszyscy mówią, o, płacą mu gdzieś tam pod stołem czy coś, czy że zabierają cię na jakiś super wyjazd. Ten wyjazd nie jest po to, żeby był super. Wszyscy mówią, o, pojechałeś sobie gdzieś kurczę na Majorkę. Szczerze mówiąc, jak dla mnie, to ja bym wolał, żebym ja ten samochód dostał na miejscu w Warszawie na tydzień przed wszystkimi, bo ja go wtedy szybciej ogram, szybciej wypuszczę i będę miał więcej przemyśleń, niż z takiego dnia, gdzie mam 48 godzin na to, żeby przyjechać, znaleźć dobrą drogę, znaleźć dobrą lokalizację, objeździć samochód, napisać scenariusz, nagrać to. Zwykle nie jedząc obiadu ani kolacji gdzieś po drodze, bo nie ma na to fizycznie czasu, po czym wsiadam z walizami z powrotem w samochód, wróć w samolot, lecimy do Warszawy, ja gdzieś po drodze już zaczynam to montować, żeby to jak najszybciej wypuścić. Więc czy ja polecę sobie z Volkswagenem, czy polecę sobie z Peugeotem, czy polecę sobie z Dacią, mam to gdzieś, na końcu ja chcę mieć warunki do zrobienia mojego materiału, i Volkswagen mi te warunki daje, a Renault mówi, mamy, nie wiem, jeden samochód na cztery osoby, będziecie jeździć po czterech. Ja mówię, ale ja potrzebuję samochód na 48 godzin. Mówię, no nie da się czegoś tak na szybko nagrać? To ja tak wtrącę od siebie, że ja w sumie jestem na przykład równo traktowany, czy to będzie Volkswagen, czy Renault, bo ani jedni, ani drudzy by mi w ogóle nie odpisali, także jest spoko. To tak już oczywiście żartując, a może pozostając już tak w temacie tych marek, powiesz z kim na przykład współpracuje się najgorzej? Bo był u mnie chociażby właśnie Mateusz, wspominał, że też się nie spodziewał, że Fiat. Trzeba powiedzieć 99% rzeczy dobrych, coś tam wspomnieć źle. Maciek też wspominał o jakichś tam swoich perypetiach. Jak to u Ciebie wygląda? Fiat jest specyficzny. Pamiętam, że jeszcze chyba za czasów radiowych... Okej, bo mój kanał powstał wtedy, kiedy ja jeszcze pracowałem w radio. I jeszcze za czasów radiowych pamiętam, że chyba zrobiłem test Fiata 500L. Tak, 500L. I pamiętam, że ówczesny PR-owiec do mnie napisał i mówi, co to jest? Dlaczego tylko krytykujesz ten samochód? Dodajmy, że facet, bo już nie pracuje w tej chwili, przeszedł na emeryturę, to jest instytucja i w ogóle zdziwiłem się, że w ogóle takie pytanie od niego, ale no być może gdzieś z góry mają takie zalecenia. W każdym razie rozpisałem mu dosłownie z timecodem, pozytyw, negatyw, pozytyw, negatyw, pozytyw, negatyw i odczepił się. Marka Chrysler z kolei, jeszcze jak istniała w Polsce,
reklamowała się tym, że ma takie siedzenie z jakiejś takiej tkaniny, że po prostu przecierasz ścierką i wszystko z niej schodzi. To było też w czasach radiowych moich, więc w audycji wspomniałem coś o jakimś, nie wiem, Amerykaninie, który je burgera, ten ketchup mu tam gdzieś spada, bierzesz później karchera i wnętrze po prostu jak nowe, nówka, sztuka nieśmigana. I pamiętam, że próbowałem się zapisać na kolejny samochód, na co pani mi powiedziała, jak się panu tak nasze wnętrza nie podobają, to nie będzie się pan zapisywał więcej. Okej. I to było tyle, jeśli chodzi o Chryslera. Jakoś nie płaczę po nich, a zdaje się, że nie ma ich również na polskim rynku. Nie z tego powodu, że nie dawali mi samochodów do testów, natomiast no trudno. No. Takiego podejścia nie jestem w stanie. No co? Będę chodził na kolanach i przepraszał, że Chrysler ma bardzo dobre wnętrza, w bardzo dobrej jakości, a przy okazji łatwe do czyszczenia. Nie, na tym to nie polega. Mam wrażenie, i wiem, że na to czekasz, mam wrażenie, że podobny jest mój case z Audi, że być może niewystarczająco doceniam przewagę dzięki technice i stąd Audi twierdzi, że mam za małe zasięgi. Natomiast widziałem tuzy dziennikarstwa internetowego, które jeżdżą Audi, więc jak nie wiadomo, o co chodzi. A oglądasz w ogóle jakieś inne polskie kanały? Właśnie szczególnie chodzi mi o polskie, bo zagraniczne to pewnie wiadomo. Odbierasz je w ogóle jako konkurencję? Znaczy, konkurencja w tym sensie, że robią to samo co ja? No nie wiem, pierwsi dostaną samochód, to ja muszę tutaj być pierwszy. I czy to bardziej jest jakaś... To znaczy, okej, fajnie jest mieć samochód jako pierwszy, bo wtedy masz szansę na kliki. To znowu sprowadza się do statystyk. I rzeczywiście na tym, że ktoś ma samochód pierwszy, że ktoś jest w stanie pierwszy wypuścić materiał, ma tę przewagę. Nieważna jest merytoryka tego, co zostało wypuszczone. Ważne, że zostało wypuszczone jako pierwsze. Okej. Rozumiem, że nie mogą dać wszystkim samochodów jako pierwszym. Często jest tak, że jest takie dzielone w kółeczko na przykład. BMW powiedzmy ma małą możliwość na przykład brania dziennikarzy na prezentację. W związku z tym czasem pojedzie jeden, czasem pojedzie drugi, czasem pojedzie trzeci, ale nie jest tak, że wszyscy trzej pojadą, bo po prostu fizycznie nie mają tyle miejsc. I okej, ja to rozumiem. Natomiast czy ja to postrzegam jako konkurencję? Okej, jeżeli ktoś obejrzy sobie film Upertyna, to z dużym prawdopodobieństwem gdzieś ja mu się pojawię w sugerowanych. Jak ktoś obejrzy u mnie, to może się Blogomotiv na przykład pojawi w sugerowanych. Jak ktoś obejrzył Blogomotiv, to może obejrzy później Zachara. Więc to wszystko chodzi w kółeczko, to jest algorytm i im więcej jest poniekąd materiałów o motoryzacji, tym większa szansa, że ktoś do mnie trafi, kto jeszcze być może nie trafił. Ja też zastanawiam się nad taką rzeczą już tak stricte odnośnie testowania. Powiedzmy, że jeździsz tydzień, ta A8 to może będzie słaby przykład, S-klasa, i potem dostajesz, nie wiem, Civica. I są takie rzeczy w samochodzie, które siłą rzeczy odnosi się do poprzedniego, na przykład wyciszenie. Jak ty sobie z tym radzisz, żeby umieć ocenić tego Civica jakoś tam w miarę obiektywnie? Okej, po pierwsze staram się porównywać tego Civica z jego konkurencją, wiadomo, z Golfem, Golf wygrywa, Civic nawet nie ma podejścia. Ale powiedzmy, więc stwierdzam, jak bardzo jest gorszy od Golfa. Jeśli jest tylko trochę gorszy od Golfa, to wtedy mówię, że to jest dobry samochód, a jeśli jest taki na poziomie Renault czy innych francuskich samochodów, to mówię, że jest do dupy. Standard, za niemieckie szekle. A tak na poważnie. Tak, staram się go porównać z jego bezpośrednią konkurencją, staram się myśleć o poprzednich generacjach, czyli co się poprawiło, ale i co jest również ciekawe, jeżeli przesiadłem się akurat, może inaczej, ja czasem nawet mówię w swoim teście, że do tego samochodu przesiadłem się z tego i tego, w związku z tym. I w tym momencie podkreślam swój przekaz, że albo jest wyjątkowo dobrze, albo jest lepiej niż się spodziewałem, cokolwiek. Może być tak, że przesiadłem się na przykład z jakiegoś samochodu marki premium do samochodu masowego i w tym samochodzie masowym, popularnym jest nagle bardzo dobrze w stosunku do tej marki premium. To tylko plus. Bo to, że będzie gorzej, wszyscy się spodziewamy, że będzie gorzej, ale jeśli jest nadspodziewanie dobrze, to super. Na przykład DS7 mnie w ten sposób bardzo pozytywnie zaskoczył. To takie aktywne zawieszenie, które gdzieś tam sczytuje sobie nierówności z kamery. Tę samą trasę zrobiłem najpierw DS7, długą,
w sensie nad morze i z powrotem, a dwa tygodnie później robiłem tę samą trasę BMW X2, które samo w sobie uważam za zbędny zabieg marketingowy, ale trudno. I tak źle, tak niewygodnie, tak dawno nie klołem na coś tak jak na to BMW X2, mimo że jestem wdzięczny, że akurat BMW mi udostępniło ten samochód, bo akurat potrzebowałem zrobić trasę i BMW bardzo miło to, ale dalej uważam, że jest to zły samochód. BMW ma mnóstwo innych dobrych samochodów, ale X2 jest najgorszym samochodem, jaki wypuściło od lat. Przejdźmy może do takiego tematu, który wszyscy lubią, czyli pieniędzy. No nie jest tajemnicą żadną, że w Polsce zarobki na YouTubie są no śmieszne w porównaniu do tych zagranicznych. A powiedz, da się dobrze zarobić na współpracach z jakimiś markami? Jeżeli są regularne, to tak. Jeżeli tylko są do łatania dziur budżetowych, to nie. Natomiast jeśli chodzi o zarobki na YouTubie, i to jest a propos moich filmów dwujęzycznych, patrzyłem wczoraj na statystyki, bo domyślałem się, że będą pytania o zarobki. I teraz tak, pamiętam, że powiedzmy rok czy dwa lata temu filmy polskie, jeżeli pojawiły się w miesięcznym top 10 najlepiej zarabiających, to było święto. W tej chwili top 10 najlepiej zarabiających odcinków już jest zdominowane przez polskie odcinki na miesiąc, nawet na kwartał. Dopiero w rocznym ujęciu dominują odcinki anglojęzyczne. Więc jest na pewno poprawa i coś, co z kolei wiem chyba po rozmowie bodajże z Waldkiem, motodoradcą florkowskim, Waldek, motodoradca florkowski, to niektóre kanały lądują, czy są zaszufladkowane przez YouTube'a jako kanały rozrywkowe, mimo że dotyczą motoryzacji, ale może to ujęcie motoryzacji jest bardziej rozrywkowe, a niektóre kanały są zakwalifikowane jako kanały motoryzacyjne i tam są już zupełnie inne stawki. W związku z tym ja podejrzewam, że to jest moje podejrzenie, nie widziałem nigdy AdSense'u, wyników AdSense'u Kickstera, ale ja podejrzewam, że ja na, nie wiem, 1000 odsłon zarabiam tyle, co on na 100 tysiącach. Mhm. Tak, żeby pokazać proporcje. Ja szukam też takiej, znaczy ogólnie w Polsce przyjęło się, że zarabianie na swoim hobby to w ogóle jest grzech i nie wolno i to jak z kim współpracujesz, to się w ogóle sprzedałeś i tak dalej. Ja szukam takiej linii, czy masz coś takiego, nie wiem, powiedzmy dostajesz ode mnie maila, żebyś zareklamował szampon i powiedział jakie masz mięciutkie włosy teraz i co byś mi odpisał na takiego maila i 10 tysięcy daję. Jaką bym dostał odpowiedź od ciebie? To, że za 10 tysięcy nawet nie mamy o czym rozmawiać. Bo za zrobienie dedykowanego filmu biorę więcej i dlatego jest ich tak mało, ale w ten sposób wycinam sobie klientów, którzy właśnie przychodzą z propozycjami od czapy. To jest raz. Dwa, akurat w przypadku moich doświadczeń tego typu materiały nie performują. Jak tam sobie poszukasz jakiegoś, wiesz, mojej ostatniej akcji sponsorowanej, to nie wiem, czy do 10 tysięcy dobiła odcinek poświęcony dokładnie temu produktowi. Oprócz tego klient zignorował przy tym wszystkie moje zalecenia i sugestie i kazał to zrobić po swojemu. Ja wiedziałem, że efekt będzie zły, ale klient zapłacił tyle, że powiedziałem, dobra, okej, chcesz? Proszę. To jest, to ty wyrzucasz pieniądze przez okno. Ja zwykle proponuję jakieś tam billboardy sponsorskie, które są mniej inwazyjne, a jednocześnie sprawiają, że ktoś, ponieważ one się pojawiają przy teście, a nie przy dedykowanym materiale, dedykowanego materiału nikt nie obejrzy, bo oni wiedzą, że to jest reklama. Bo u mnie się takie rzeczy nie pojawiają na kanale, więc widać od razu. W przypadku billboardów sponsorskich, no sorry, no, wiesz, zwykle tam gdzieś w pierwszych paru sekundach się coś pojawia i na końcu i to jest zupełnie co innego. Ale jest jakaś granica, której nie można przekraczać właśnie, chociażby te takie coś na początku, na końcu, coś, żeby być wobec widza, nie wiem, wiesz, że on to odbierze źle, jest jakaś granica, to mają być po prostu, nie wiem, produkty motoryzacyjne. To znaczy może inaczej, ma to być przede wszystkim jasno oznaczone. W moim przypadku jest to, zresztą takie są zalecenia YouTube'a, że powinna się pojawiać tablica sponsorska na początku i potem jeszcze można tam 30 sekund na końcu zrobić. Jeżeli oglądasz zagraniczne internety, to jest dużo, nie wiem, Squarespace w ten sposób się reklamuje. Gdzie tam na początku jest billboard i na końcu ktoś ci tam mówi, jaki ten Squarespace jest super.
poczytasz sobie opinię na temat Squarespace, więc sam wyrobisz sobie opinię na temat tego, czy to jest reklama wiarygodna, czy nie. Niemniej większość YouTuberów jest po prostu zachwycona, że Squarespace to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka może się trafić na świecie. Tak jak niektóre gimbole, na przykład jakieś firmy są po prostu najlepsze na świecie. Nie, nie są. Ale okej, na czymś trzeba zarabiać. Staram się, żeby produkty, które czy usługi, które pojawiają się u mnie na kanale, były w jakiś sposób związane z motoryzacją, ale okej, no. Ludzie się na przykład pytają mnie o moje okulary przeciwsłoneczne, które tam od roku czy dwóch noszę i podaję im link afiliacyjny, po prostu do jakiegoś tam, aha, Zalando już w tej chwili nie ma, nieważne, moja dziewczyna tym się zajmuje. Podaję im link afiliacyjny i okej, jeżeli kupią cokolwiek przez tę stronę, to ja tam dostaję jakąś małą pinkę i tyle. Staram się, żeby to były produkty, usługi, które są w jakiś sposób relewantne. Jeżeli ma to być szampon, jeżeli ktoś uważa, że mam tak piękne włosy, że należy, żebym w ten sposób zareklamował, okej. Jeżeli pasuje im, wiesz, moja gęba i moje włosy, kurczę, strzyżone za 15 zł przez panią fryzjerkę, proszę. To ostatnie pytanie o pieniądze. Przychodzi ktoś do ciebie, kto chce włożyć, nie wiem, 10-15 tysięcy miesięcznie w twój kanał. Co by się wtedy zmieniło? Co byś mógł zrobić? Jak to by się odbiło na tym, co dostaliby widzowie? Okej, więc to jest ten moment, w którym widzowie przestają, znaczy już widzę, wiesz, cofam suba, nie polecam. 10 tysięcy to nie jest dużo pieniędzy, wbrew wszelkim pozorom. 10 tysięcy przy moim sposobie produkcji, daj mi stówę i w 2 godziny ci ją wydam w tej chwili na najpilniejszy sprzęt. Mam listę, wiesz, papier toaletowy, rozwinie się i ja to wydam natychmiast na lepszy komputer, na lepszy obiektyw, na lepszy aparat, na lepszy statyw, na kolejnego drona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest do wydania natychmiast. Część tego to jest moja próżność, część tego to jest poprawa jakości, którą przeciętny widz i tak nie zauważy, że jest właśnie, wiesz, ładniejszy rozmaz, bo kupiłem sobie obiektyw za, nie wiem, 8 kafli i będzie na pięknym rozmazie drugi plan albo właśnie pierwszy plan i będę robił sobie takie przejścia i będę się po prostu onanizował tym. Albo kupię sobie gimbola, nie gimbola, slider, kurczę, z motorkiem, ale będzie tak mały, że będzie się mieścił do mojej skrzynki i będę go mógł brać ze sobą na wszystkie wyjazdy i będę te piękne ujęcia kręcił jeszcze w plenerze. Okej, może gdzieś pojadę w plener częściej, ale 52 odcinki rocznie nie robią się same, więc coś za coś. Oczywiście mógłbym te pieniądze wykorzystać na przykład w ten sposób, że zbiorę sobie, nie wiem, 30 tysięcy i za te 30 tysięcy polecę na przykład do Kanady albo do Stanów, gdzie tam po prostu nakręcę mega odcinek, ale w międzyczasie nie pojawi się nic więcej na kanale. Znaczy tak, zwiększenie produkcji, o co też mnie przyspieszy, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, co niektórzy widzowie mnie pytają o to i ja już wiem, bo też robiłem sobie testy, że to nie ma sensu. Jeden materiał w tygodniu to jest tyle. Ja go mogę jeszcze troszkę ulepszyć, natomiast nie ulepszę go za 10 tysięcy. Za 10 tysięcy, gdybym miał zatrudnić, powiedzmy, operatora montażystę, dźwiękowca, dodatkowych ludzi, żeby jeździć samochodami, żeby aranżować plany zdjęciowe, żeby ktoś mi może pomógł w pisaniu scenariusza, tylko pytanie, czy to wtedy jest jeszcze mój scenariusz. Produkcja telewizyjnego odcinka kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych za odcinek i pracuje przy tym 5, 10, 15 osób. Za 10 tysięcy tego się nie ogarnie. Szczególnie, że powstać mają 4 odcinki w ciągu miesiąca. Więc 100 tysięcy miesięcznie możemy rozmawiać. Może taki ostatni wątek właśnie a propos tej telewizji. Myślę, że można Cię nazwać takim, nie wiem, nestorem, prekursorem tych testów na YouTubie. Powiedz mi, jak odbierasz to, bo kiedyś, jeśli był ktoś rozpoznawalnym dziennikarzem motoryzacyjnym, to albo pracował, nie wiem, w Autoświecie, w jakiejś gazecie znanej, albo w TVN Turbo. Do dziś. Jestem gdzieś na parkingu w środku gór przy trasie 100 zakrętów, tam akurat kręciliśmy, a co mogliśmy kręcić, Volkswagena Allspace'a. I jestem tam z Anią, jest mróz, pada śnieg, przyjeżdża jakiś samochód, oczywiście jak to zwykle samochód przyjeżdża i parkuje centralnie w kadrze, ma włączony silnik, więc nawet jeżeli chciałbym nagrać coś z dźwięku, to i tak jest klekot diesla, wychodzi z tego samochodu cała ekipa i wiesz, wszyscy jarają szlugi i rozglądają się naokoło, więc po 15 minutach pytam, czy panowie, jakbyście tak albo wyłączyli silnik przynajmniej, albo przesunęli się ten, o co, TVN Turbo? W ogóle nikomu nie, ja mówię, nie, YouTube.
Mogę jak YouTube, jaki samo, jaki to kanał jest? W jakiej sieci, w jakiej kablówce? Okej, to być może zależy też od regionu. Ostatnie parę dni miałem takie, że rzeczywiście, gdzie nie wszedłem, to ktoś, wiesz... Akurat miałem jakieś tak, wiesz, parę miejsc, gdzie byłem rozpoznany w taki czy inny sposób, ale myślę, że jeszcze telewizja, wiesz... Okej, Rafał Jemielita, trudno go nie zauważyć, ale jak on gdzieś wejdzie, to wszyscy go rozpoznają. To może właśnie ostatnie pytanie, a czytasz jakąś prasę motoryzacyjną? Nie. Nic. Nie konsumuję polskich mediów w ogóle. Motoryzacyjnych, politycznych, ekonomicznych. Większość tego, co się pojawia, znaczy jestem spaczony tym, że ja wiem, co z tego było komunikatem prasowym, co z tego zostało zrobione na kolanie, na odpierdol, a co jest praca dziennikarska. Praca dziennikarska to był na przykład materiał Zachara o Hondzie Civic Type R. Type R. R. Nie wiem, z miesiąc czy dwa miesiące temu. To było kilka miesięcy pracy kilku ludzi i to był bardzo dobry materiał. Natomiast większość rzeczy, która się pojawia, to są jakieś, nie mówię teraz o Zacharze, ale ogólnie to, co się pojawia, to są jakieś przeróbki komunikatów prasowych. No. Cała wirtualna Polska na tym leci. Cały, no, sorry, ale szkoda mojego czasu. Wielkie dzięki, że wpadłeś i życzę kolejnych generacji Golfa tak samo udanych jak poprzednie. Dziękuję, to bardzo miłe życzenia. Mam nadzieję, że ja przynajmniej nie byłem stratą waszego czasu. Dzięki.